FIFA, 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 Juve, Juve, la 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 la. Cześć wam wszystkim, z tej strony Sebo, witam was w kolejnym filmiku FIFA 13, sezony pojedynków, weekendowe wydanie, słuchajcie, 33 wydanie, ja pierdziule. Ja jeszcze pamiętam wojnę polsko-rosyjską. Słuchajcie, usiądźcie sobie wygodnie. Dzisiaj Juventus Turyn przeciwko Chelsea London, Stamford Bridge. Także szykuje nam się angielsko-włoski pojedynek. Mają sobie te drużyny dużo do udowodnienia, wiele do udowodnienia. Ja też mam, że umiem grać Juventusem Turyn. Czytałem wasze komentarze. Wybraliście sobie Juventus i wybraliście Juventus i mamy Juventus. Trzymani w lidze. Dostałem tylko punkty. Dobra, bierzemy dalej, jedziemy. A już się zapowiadał taki, słuchajcie, ciekawy materiał. Dobra, szukamy kolejnego przeciwnika, który będzie chciał się zmierzyć z damą, starą damą. Muzyczka jest, drzewinko, ale on ma chłopak speeda. Czekaj, czy on tak po zakupy zapierdziela. Formacje, słuchajcie, jaką sobie wziąłem, to 4-2-3-1. Widzieliście, 52 sezon, 52 sezon już w FIFA. Sporo, kurde, sporo rozegranych tych meczów, zbierało się trochę. O Jezu, Bayern Monachium, o Jezu, nie, tylko nie Bayern, Sebo, wszystko, ale nie Bayern, no gdzie, z Juventusem, jakie mam szanse? Jakie mam szanse w tym spotkaniu, Thomas Müller, Robben, się przeciwnicy pomyli, to jest Liga Pierwsza jeszcze. Przecież on mnie sklepie. Gdzie ja się biorę? Spalony. Chociaż może sędzia będzie ze mną w tym spotkaniu. Byłoby fajnie. Dobra, ale słuchajcie, weźmy sobie tryb ofensywny. Ja pierdziele. Trudno się przegra. To się przegra, tak? Pisali się, żeby zagrać dla was Juventusem. To sobie zagramy Juventusem, matko kochana. Może akurat się tam jakąś uda bramkę strzelić. Chociaż przy takim Bayernie to ja mogę najwyżej, wiecie co. Tyle. Ale dobra, słuchajcie. Niedługo FIFA 14 pojawia się. Jestem ciekaw, jakie wy ma... No, na pewno, chłop! No, jasne, no, no, na pewno, tak, tak. Żebyś się nie zdziwił. Niedługo pojawia się, słuchajcie, FIFA 14. Widziałem gameplay, a powiem wam... PESA 2014. Świetnie, naprawdę, słuchajcie, wybitnie, wybornie. Normalnie mi to rzeszki wygląda, powiem wam szczerze, fajnie naprawdę. Wiadomo, ta FIFA będzie robiona pod konsolę. Sami to zresztą producenci tam zapowiedzieli, że kontynuacja FIFA, to znaczy FIFA 14 na PC-ta będzie, można powiedzieć, nie do końca takim udanym portem jak na konsolę. Znaczy, jak na konsolach się pojawi, miałem to na myśli, ale słuchajcie, wychodzą te gry po tych targach sportowych, co są chyba w Niemczech, w Lipsku, jak dobrze pamiętam. One odbywają się jako sierpnie, później mamy możliwość ściągnięcia sobie demka, ale śliskie, idealnie trafiłem, wiedziałem kiedy. Mamy później możliwość ściągnięcia sobie demka, czy kurde, fajna sprawa. Dziowinko! Jezu kochany, przecież to powinna być bramka, jak to Neuer wybronił. No i słuchajcie, mamy, żeby sobie wyciągnąć drugą. Naprawdę ten PPSik fajnie wygląda. Wiadomo, że tam zawsze licencja kulą, ale fajnie podobało mi się na przykład oprawa graficzna, kibice dopracowani, prowadzenie piłki, rozgrywanie akcji, to wszystko jakoś takie wyglądało naprawdę realistycznie. Ja muszę tak poczekać, słuchajcie, na demo, bo demo dla mnie, słuchajcie, ja za bardzo w te trailery też nie wierzę. Dla mnie demo jest najważniejsze. Ja pierdol... Jak on to obronił? Przecież to powinna być bramka! Sebo! No ale dobra. No ja stracę bramkę jeszcze na pewno. No, Buffona mam. No i słuchajcie, ten pes... Wracając za niego, on się pojawi na pewno w sierpniu, będzie... możliwość... ściągnięcia! Ej, bramka, jak mówiłem, Boateng i pieprzyć to 22 minuta, ale miałem takie okazje. Będzie możliwość ściągnięcia sobie tego demka fifki. Tak samo. Ja kiedyś przy nagrywaniu, jak mówiłem, komentarze z FPS-ów grałem dużo też w PES-a właśnie, ale PES po przejściu na nową generację, powiem wam szczerze, zeszmacił się, to już nie był ten sam PES, co kiedyś dużo osób właśnie zarzucało.
Quariella! No i PES zarzucało dużo osób właśnie PESowi, że ta gra stała się schematyczna rzeczywiście i przewidywalna w stosunku do FIFA, która od 0.9 utworzyła jakiś tam nowy poziom, który trzyma do dzisiaj, ale sytuacja, powiem wam, na faceta zwraca się z powrotem to jednak co było, bo kiedy pojawiły się rzeczywiście tamte fifki, pamiętacie, to pierwsze, najważniejsze dla producentów, dla EA liczyła się kaska i najważniejsze były porty jednak dla konsoli. Te najważniejsze wersje. Później rzeczywiście, jak już PC przegonił wartościowo w pewnym sensie konsole, pojawiły się te same jednak wersje na... Yeah! Dziewinko! Oh, yeah! Sebo! Pojawiły się te same wersje FIFA. I sytuacja wraca z powrotem. Zaczyna, słuchajcie, być nowe konsole. Znowu będzie bida przez kilka lat. Bramka! Ale mam zapłon. No. I niestety, to wygląda. A FIFA, powiem wam, że jest jak tak piłkarsko popatrzeć dana w 80%. Brakuje oczywiście licencji na Ligę Mistrzów. Ja wiem, że są pagemakerzy, że chłopaki wszystko zrobią, ale słuchajcie, to są wszystko, wiecie, to już mi się wydaje, kupując taką grę piłkarską, powinno być już, wiecie, wszystko w pakiecie. Tryb multiplayer oczywiście nie nawala, wygląda naprawdę wyśmienicie, miodnie. Ole, ta streak. Dziowinko, aj, tu ładnie. Wygląda miodnie. Brakuje takich, wydaje się też w FIFA, szczegółów typu, że łazi tam trener, coś na przykład krzykuje, jakieś konferencji, też takich, wiecie, prasowych, zżyncia wzięciach. Fajne było, bo na przykład sprawą jakby raz na przykład na tydzień uploadowali filmiki z konferencji rzeczywistych, tych prasowych. Kurde, to była naprawdę fajna sprawa, jakby coś takiego się powstało. Po na przykład po rozegraniu meczu w karierze mamy konferencję konferencję prasową. I mi się da, że takie właśnie rzeczy są najlepsze, by jednak były do... Czekajcie, bo ja tu rolam wszystkie, sorry. Neuer! No. Tak mniej więcej porównujecie, a PES-owi co brakuje? Przede wszystkim licencji. Tryb sieciowy jest do poprawki, bo słuchajcie, lagi są w trybie sieciowym jak cholera. W PES-ie 13 gram u kumpla, to miał internet taki jak ja, a lagi miał jak pierdziele. Brak takiego do końca też trybu Ultimate Team, który rzeczywiście robi w FIFA furorę. Dużo większość graczy gra właśnie dla takiego trybu. Tak można mniej więcej porównać aktualnie FIFA. Mówię, właśnie FIFA brakuje detali, takich więcej szczegółów, takich smaczków rzeczywiście piłkarskich. Mógłby kibic raz na jakiś czas wbiec na boisko. Kariera sędzią, na przykład piłkarską. Dałem jakiś taki fajny, słuchajcie, program dokumentalny o pracy sędziego w Polsce, Hubercie Siejewiczu, czy takim jeden człowym arbitrze. Słuchajcie, jak mogło się pomylić nazwisku, to poprawcie mnie. Tak mniej więcej na żywo teraz o przypomnieć, to wiesz, też ciężko. I naprawdę fajnie wyglądały takie rzeczy, by wprowadzali. To by było na coś nowego jednak. Ale ogólnie i wiadomo, te graficzne te nowości, bo to co pokazują, że nowa precyzja i tym podobne, to troszkę też boli, że jednak akurat mają nas w dupie i pokazują tylko to, co jest na konsolach. No dobrze takie rzeczy. Juve tu prowadzi 2-1, a my tu dalej gadu dzisiaj. Taki temat sobie ogólnie z wami pogadam. Porównując sobie te wersje FIFA i PES-a. Ja zawsze grałem z kumplami, słuchajcie, zawsze to jednak pamiętam za tych takich lat, gdzie się rzeczywiście grało tak na poważnie, że się zbierało po południu, bo jakiś browar, jakieś pady się grało do 23, później taki wieczorem. Jakie muzyka! Jaka bloka! Nie wierzę, jaka bloka! Jest móc! Jaka broma, człowieku! Jest! To była brama! Wracamy z powrotem do tematu PES-a. To były naprawdę czasy, ja pamiętam wtedy, jeździłem rzeczywiście, jak nie wiecie, na te turnieje. PES to, ja powiem wam, piłka nożna w grach elektronicznych była jakieś, naprawdę była taka religia. Marzeniem każdego gracza, który jeszcze nie było możliwości grania
po sieci. Wiecie, co było? Grać i zmierzyć się z innymi rywalami. Taka mniej więcej była polityka. I robiło się turnieje osiedlowe, brało się telewizor, brało się pady, każdy coś organizował. Jak jeden nie mógł zorganizować gry, to kupowało się, słuchajcie, piwko. Jeden kupował jakieś tam chipsy. Brało się telewizor, szło się do kumpla, bo jego starzy na przykład wyjeżdżali. I robiło się mistrzostwo na przykład podwórka. Tak, takie, tak się kiedyś grało. Dzisiaj, słuchajcie, ta technologia, że wszystko, wiecie, jest online, siedzisz praktycznie dupskiem na krześle, nie ruszasz się i możesz sobie grać z kumplem, rozmawiać i jeszcze prowadzić sobie, wiecie, wideokonferencje. To nie jest to, co wtedy, to mówię wam. Czasy się rzeczywiście zmieniły. Te gry są teraz, kurde, łatwiejsze. I zapewne też miałem wam powiedzieć, słyszycie zapewne komentarz, mam dosyć, naprawdę, nie wiem jak wy, ja słuchajcie, jestem naprawdę cierpliwym. Gru musiał z równowagi wyprowadzić, widzieliście kiedyś, że ja się wkurwił, że miał coś się rozwalił czy coś. Słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz, dużo rzeczy z toleruję, ale polskiego komentarza, grając w FIFA przez 9 miesięcy nie jestem w stanie znieść. Naprawdę, uwierzcie mi, jak mi Szpaku mówi, że on by to obronił, nie ruszając się z bramki, to po prostu mnie kurwica bierze, wiedząc, że leci bomba prawie 50 metrów. Ja pier... Czy strzelał jak Panu Bogu w okno? To są teksty jak dla mnie, dla dzieciaka czteroletniego. Grając w taką, słuchajcie, tak mi się wydaje bynajmniej, możecie się ze mną zgadzać, grając w piłkę nożną, ja potrzebuję jakiegoś profesjonalnego komentarza w stylu jakichś ciekawych nowości o stadionie, sytuacji, te komentarze, które są tu w FIFA są aktualizowane co jakiś czas. Taką ciekawostką jest jeszcze to, Jezu, broń Buffon, że raz na sprawdzałem po prostu pojemność komentarza, ile waży komentarz angielski na chwilę obecną, a ile waży wolny komentarz polski 400 mega, komentarz angielski, słuchajcie, ponad 700 mega, słuchajcie, jest taka, Jezu, baza różnicy pojemności, że naprawdę ten komentarz angielski robi swoje, wiadomo, bo to jest język uniwersalny, ma większe rodzaje dojście i naprawdę ciekawie się słucha, kiedy się strzeli bramkę, to wiesz, że tą bramkę strzeliłeś, a słuchając naszego duetu Szpakowskiego, mam takie wrażenie, że jakby łaskę robili, że ty grasz w FIFA i że bramkę tak strzeliłeś. Nie podobam się, naprawdę nie podobam się. Chociaż powiem wam, że duet Borek, Kołtoń też nie byli rewelacją. To była próba odpowiedzi na komentarz pierwszy, który się pojawił w FIFA 06. Wiadomo, jak się udał ten komentarz, nie muszę wam mówić, fani piłki zapewne nożnej wiedzą, jaka później spadła fala krytyki na komentarz Borka i Kołtonia, ale naprawdę tyle lat już minęło. Zagrajmy. Ja pierdolę, Neuer, kurde, spalony. Tyle lat minęło, a słuchajcie, komentarz polski praktycznie się dalej nie zmienił i ogólnie wiecie, inaczej to spostrzegam, dlatego ja, słuchajcie, jak będzie FIFA 14, biorę się za wersję angielską. Naprawdę dużo ciekawych rzeczy, komentarz z emocjami. To jest kolejny plus jednak dla FIFA, bo w PES-ie komentarz jest drętwy. W PES-ie komentarz jest drętwy, inaczej też mógłby wyglądać. Takie to jest moje podsumowanie tych dwóch gier. Jeżeli chodzi o oprawę wizualną, to jednak PES, a jeżeli chodzi o całą taką funkcjonalność, smaczki, to wszystko, to jednak jest FIFA. Wiadomo, są zwolennicy, słuchajcie, ja pierdziłem. Buffon, błagam cię. Buffon, brawo! No może też zwolennicy są PES-a, którzy nigdy nie dotkną pomimo tego FIFA i zwolennicy są no odwrót, ale słuchajcie, trzeba wszystkiego też spróbować. Nie można, wiecie, cały czas zostać przy jednym, też tak myślałem. Jezu, mogą podawać, mogą taką długą, mocną piłkę bitą podawać. Szkoda tej sytuacji, ładna sytuacja tutaj. Wiem, powtórzyłem się. Okej, teraz zagrajmy. Dobrze. Jovinko, Neuer! Zabawy tutaj trochę w polu karnym, ale trzeba się też pobawić. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że uda mi się z Bayernem powalczyć. Ja byłem pewien, że osoba, która bierze Bayern, to jest tak, jakby miała kałacha w ręce. Naprawdę, jakby mi dali Bayern na to spotkanie przeciwko Juventusowi, ja bym rozdupczył tak tą drużynę, żeby ten koleś, kurwa, przez 3 dni w FIFA nie pograł. Mając Robena, mając Ribery,
Mario Gomeza. Naprawdę można takie rzeczy zdziałać, tak mi się bynajmniej wydaje, bo wiem, co te drużyny potrafią, czy ci gracze co potrafią. Może przeciwnik ma zły dzień, akurat mi się akurat fartło pod komentarz. Tak jest, rzut wolny. Mecz, słuchajcie, będzie powoli dobiegał końca. Ja mam nadzieję, że wam... jest, aż mi gardło zachrypło po tej bramce. Będę się zbierał po tym meczu ostrym komentarzu. Ja mam nadzieję, że wam ten filmik, słuchajcie, się podobał. Że nie zremisujemy, brawo Buffon! Brawo Buffon, o! To był komentarz, słyszeliście jak on darsie? Amazing save. Świetnie, to jest komentarz. Mam nadzieję, że wam ten filmik się podoba, słuchajcie. Piszcie komentarze, jaką zagrać dla was kolejną drużyną, albo piszcie na PW, na YouTube, kto chce się ze mną zmierzyć. Słuchajcie, wymagany jest tylko mikrofon, wiadomo, mikrofon i dobre połączenie z internetem i chętnych zapraszam, mogą ze mną sobie zagrać. Ja się tam nie boję żadnych wyzwań, wiecie, podchodzić trzeba do tego na luzaku i tyle. Mogę dla was zagrać, jakiś komentarz nagrać i wrzucić, nie ma problemu, słuchajcie, piszcie na YouTube, chętnie zagram. Czy na Origin, to dodam was do znajomych. Zawsze będę miał z kimś tam po południu sobie pośmigać przy kawie. Pamiętajcie, Chibo... trzy łyżeczki... O, ładnie tu sklepał, ładnie. Chibo i trzy łyżeczki cukru. Ja będę reklamę Chibo reklamować. W reklamie występować, nie reklamę reklamować. Dobra, wygraliśmy ten, pokonaliśmy Juventus, słuchajcie. Jest to pierwszy mecz w lidze pierwszej, ale nie pierwszy w sensie, że pierwszy, tylko pierwszy, że nowy sezon, 52 sezon. Także to wiecie, to jest naprawdę mnóstwo już czasu, ileś to spotkań nawet nie badaliczył. Koło 400, ponad 400 spotkań, także wiecie, to jest w sezonach pojedynków, to na rankingu na PC-cie 12 tysięcy ileś. Także mniej więcej na 260 tysięcy graczy. Dobra. Dziowinko, Quarelera, Boateng, FIFA 13 z pojedynków, komentował i grał dla was Sebo. Mam nadzieję, że bramki też ładne, bo były. 34 wyzwanie już niedługo, piszcie w komentarzach, łapki nowych, zapraszam do subskrypcji. Więcej piłki nożnej Sebo. Na razie, cześć, trzymajcie się.